Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł i ze mną jest Pawełek. Siema. I dzisiaj znowu zaczynamy kolejną serię, drugą serię, bo będą jednocześnie dwie serie z Foresta. Pierwsza seria to jest oczywiście sezon drugi, przetrwanie w najtrudniejszym poziomie trudności, czyli Hard Survival. Teraz zaczynamy Co ty robisz? Królik nie umiesz... Królika. No zabij tego królika, czekaj, ty... A ty, no trafiłeś mi... Patrz, trafiłem króliczka, no, masz. O, dzięki. Pierwszy mój zamach i od razu. Więc, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy kolejną serię i seria... Masz nagrodę. Seria kreatywna. Do... Tak, przepraszam, niechcący. Wiesz to. O, w twarz cię uderzyłem. O ty. Więc, moi drodzy, dzisiaj zaczynamy serię kreatywną, będziemy budowali. Mamy nieskończoną ilość różnych elementów, więc to, co kiedyś nie mogliśmy zbudować, gdzie musieliśmy zebrać 3000 kamieni, tak dzisiaj zbudujemy to w kilka sekund. I zbudujemy gigantyczne budowle. Piszcie na dole w komentarzach, co chcieliście, żebyśmy zbudowali. Dzisiaj zaczniemy od zamku. Czyli nasz dom zrobimy sobie, mówiąc wprost. Wiesz co, może zacznę od zbudowania... Ej, właśnie, czekaj, robimy podłogę tutaj? Czy nie? Nie, ona będzie... Znaczy fundament ja bym zrobił. Fundament byś zrobił? Dobra, to ja zrobię. Tak, bo to trzeba wyrównać. No bo tu jest ten, dużo takiego śmiesznego czegoś. No. To wrzosy są? Tak, tak. Delikatnie nad wrzosem to puszczę, nie? Tak, delikatnie nad wrzosem. Paweł buduje. Tutaj sobie. Zameczek. O, czekaj. Gdzie tutaj? Dotąd, nie? Dobrze. Nie wiem, skąd stoisz. Tam gdzie stoisz. Tam nie widzę. Aha, no to tak, to wystarczy na większe na dwóch. No stary, to ma być zamek, a nie pipidówka jakaś. Dobra, niech będzie. Poczekaj, ja tutaj muszę wziąć i tutaj porządnie porobić. O. To będzie zamek. Brzmi to tak szybko zbudujemy, bo mamy tyle tych rzeczy w ogóle. Ho, ho, ho. I hi, hi, hi. O. Te baszty możemy zrobić też normalnie, elegancko. Czekaj, bo teraz nie wiem, czy to jest równo. Chyba nie jest równo, bo coś tutaj, te deski się... Teraz będzie równo. O, teraz będzie równo, tylko teraz czy tu jest równo? Dwie osoby powinny to robić, wiesz, tyle ci powiem. To rób. Ja tego nie widzę, co ty... Ja też ledwo widzę, co ja robię. Poczekaj. Jakbym ci chętnie pomógł, ale no, no niestety. O. Jest równo? Patrz. I to będzie podstawa. Jest. Jest równo chyba, nie? Mhm. No chłopie, przecież no ja mam oko normalnie... I patrzcie, jak się buduje teraz. Po prostu trzeba pulsować E. Nawet nie trzeba, po prostu przyciśnij. Tak? Dobra, a ja chciałem dusić. No, dostałem dwie kłody gratis. Dwie kłody gratis, elegancko. Ale na co mi kłody gratis? No ziom, weź to. O, no, wypchaj tu, czekaj. Czekaj, pierwsza rzecz. Skoro tu jest zamek, musimy zrobić schody do tego zamku, co? Może jakieś? Żeby tu można było wejść przede wszystkim. No dobra, z tej strony się jednak gdzieś kopłeś. Ci zaraz się kopnę. Czekaj, gdzieś schody widziałem i teraz przez ciebie nie widzę. Masz krzywe oko. Tak, jedno oko w Polsce, a drugie na Maroko. No tak, bo tutaj jest nierówno. Ty, ale to są standardowe schody. Czekaj, chciałem niestandardowe. Nie tutaj, gdzie mi liście pokazujesz. Niestandardowe, panie typie. Czekaj. Gdzie są niestandardowe schody? Gdzieś widziałem niestandardowe schody, były. O, tu są. Dobra, znalazłem. O, tak, zrób pochodnie, porozświecaj nam. Ale nie te. Czemu robisz te pochodnie? Co to za różnica? No bo te gasną i potrzebują liści, a są takie z czaszką, które nie potrzebują i mocniej świecą. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, czy... Czekaj, czyli osiem. Raz, dwa, trzy. Giniesz ty. Ha. Dobra. Załóżmy, że tu. I powiedzmy, wejście byłoby tu. Okej, okay, i czekaj, jeszcze zrobię trochę, to będzie takie szersze troszeczkę. Moja koncepcja jest taka troszeczkę lepsza. Okej. Okay. I mniej więcej tutaj mamy środek. Ojej. Poczekaj, bo tu mi się teraz porobiło. Dobra. Słyszałeś te krzyki? Nie.
Dziwne. Co jest tutaj? Czemu tutaj? Śmiesznie. Chwilę. No panie, buduj się pan. No co teraz? Czekaj, o, dobra. Okej. Okay. Te schody do tego zamku to taka, wiesz, mała porażka. No dobra. No bo ty się za to zabrałeś. Oj tam, cichej. Dobrze będzie. Ja tu się znam. Oczywiście zrobimy ogrodzenie z kamyków. Tak będzie szybciej. Okej, okay, to ty weź się z tej strony buduj, a z drugiej będę się budował. Co to za zbierz różnica? Kamienie, 460. No chyba nie. Zbierać to se możesz. A to czekaj, bo ja zbierałem te kamienie. Tak? Widzisz. Nie, nie no, myślałem. Widziałem, że zbierałeś liście, nie wiem w jakim celu w ogóle. Liście? Czy się same zbierają? Tak, chyba jak kucasz, to się same zbierają, wiesz? No i o, pięknie. Tu już wykrzaczyłeś, widzę. To wejście. Dobra, to czekaj, ja zrobię tylko tutaj jedną rzecz. Ja tu zrobię tylko jedną bardzo istotną rzecz. Niestandardowa ściana. Boże, gdzie to jest niestandardową ścianę ja znajdę teraz? Co chcesz tam dopełnić? Tak, zrobimy już drzwi, żebyśmy mieli drzwi przede wszystkim. Ściana, a tu jest gdzieś dalej. Niestandardowe ściany, o, czekaj, ja tu postawię. Stary, nie chcę tak robić. Czemu on mi od... Co za kolo? Nie dosyć. Poczekaj, 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 poczekaj. Ja tutaj próbuję wstawić ścianę, ale to jest bardzo problematyczna sytuacja. Bo on mi automatycznie... Mogliśmy najpierw ścianę zbudować, wiesz? Tutaj ci powiem. Mhm. Weź... Czekaj. Jak wyłączyć? O, dobra. Specjalny guzik jest od tego. Oczywiście... Nie, źle! Tutaj. Ten płotek, czy on zrobi się... A, dobra, mogę zrobić go ręcznie też. To dajmy, powiedzmy, od tego miejsca. Czy możesz wyburzyć jeszcze tą ścianę tutaj? Ten płotek? Ja to zrobię tak w miarę równe, żeby to wejście było przynajmniej równe. Mhm. O, dziękuję. Proszę. Dobra, czekaj, muszę poczekać, aż te kamienie poznikają. O, świetnie. Dobra. O, czekaj. Zróbmy tu wejście. Oczywiście, no... Zamknąć można się od zewnątrz. No bo spieprzyłeś. No dobra, niech będzie. Nie, 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 niech będzie. Burzymy. Co burzymy? Za ziomek, no. Ej, drzwi zostały. Spokojnie, one znikną. Dobra, czyli co, zbudować z drugiej strony stojąc. Z drugiej strony budować, mhm. Tak. I powiedzmy tutaj do tego miejsca. I teraz cyk, cyk. I dalej po tej stronie, widzisz? No bo, czekaj. O, teraz jest, dobra. Może być. I trzeba tutaj dopełnić kamieniami, nie? Tak, poczekaj, właśnie, tylko jeszcze zrobię tutaj jedną rzecz, zanim to dopełnimy. Ja tu wyrównam. O. Ej, ej, czekaj, stój! Aha! Znaczy, bo... Tak? Widzę. Bo tam... Mhm. Nie wiem, czy nie trzeba niestandardowej zrobić, spróbować tylko ręcznie dopełnić. Spróbuję ręcznie dopełnić, czekaj. A tam zniszczę, wiesz? Tylko będziesz parka. No dobra. Trudno. Dobra, to zniszcz. Kurde. Czekaj, bo drewno rypiesz. Drewno rypiesz, ziomek! Rypię i kamień i drewno jednocześnie. Wyrypaj tego. No teraz tylko kamień. A teraz wszystko. No, nie, nie. To się ledwo trzyma, już zaraz rozwalisz nam drzwi wejściowe. Naprawiaj je od razu. Jak naprawiaj? No naprawiaj. Jak mam je naprawić? To nie jest ark. Nie wiem. Nie, da się jakoś, tylko nie ma młotka. Młotek, jak ci teraz młotkiem tam... No. O. Okay. Dobra, to drzwi trochę będą wymagały ten... cierpliwości. Ale dobrze. Poczekaj, nie, dobrze, wszystko działa przecież, nie? No. O. Dobra, zobacz. Po prostu taki, wiesz, trochę rozleciały. Będzie lepiej widać, bo tu będziesz widział, czy ktoś się skrada. No, taka sytuacja. Dobrze. Tu?
I jeszcze czekaj. Ojej, on to dziwnie teraz robi, wiesz, bo on to dziwnie z automatu buduje. Mogliśmy, wiesz co, najpierw zrobić jednak, zamiast drzwi zrobić najpierw kamień, dopiero później wyrwać drzwi, wiesz? Aha. Bo on mi teraz automatycznie próbuje tutaj budować na dole. Więc może wyryb te drzwi, po prostu. I później je zrobimy, tak będzie poprościej. Czemu on automatycznie tu znowu buduje? O mój Boże! Dobra, czekaj. Widzisz, bo on tak mogę zrobić, ale... O. O, widzisz, patrz co zrobił. Widzę, co widzę. Co za łobuz normalnie. Dobra, czekaj. To nie rób za automat. No ale wiesz, no tak jest szybciej. O, tak zrobić i zobacz, teraz tutaj zrobimy jeszcze zamek. Kurczę. Nie mogę robić jednak z automatu. Dobra, to co tutaj widać, to można z automatu. No tak, tak, już ten. Już jest. To co jest dobrze, nie? Tak. Okej. Tutaj tak samo jeszcze zrobię. Czekaj, tutaj hops. Okej. No i chyba jest dobrze. Dobra. Ja sobie po prostu idę i trzymam E. No ja też właśnie, to jest bardzo wygodne budowanie. Jestem ciekaw, co nam z tego powstanie, jaki zamek będzie. Okna. Czekaj. Ale okien tu nie zrobisz w tym. Nie? No jak nie? Po prostu dziury zrób. Na przykład czekaj, w tym miejscu. A, no dobra, no to czekaj. To gdzie? I już masz okno. No dobra. Okej, okay, niech będzie, że jedno okno może być. Dzięki. Nie, bo w zamku ogólnie okien nie było, jak wiesz. Oni robili takie bardzo malutkie, wąskie, takie... No ja wiem, no, ten, to się dziurki dla strzelców. No. A nie można tego pomniejszyć niestandardowo? Czekaj, gdzie on to buduje? Mógłby zobaczyć, gdzie on mi to chce zbudować. Myślę, że jeszcze jeden poziom by się przydał. O, patrz. O, dobra, super, to. Super. Oj, dobra, zajechał trochę bardziej niż myślałem. Dobra, to zmniejszymy. To zmniejszymy. To też. I tutaj zrobimy po prostu osobno. O. Dobra. To będzie pierwszy poziom naszego pałacu. Gigantycznego pałacu. Pięknego pałacu. Czy tam zamku. Czy czegoś. Czy coś. Nie, ale wyobraź sobie, ile kamieni musielibyśmy zebrać, żeby to zbudować. Nie no, to nie ma szans. Nie ma opcji. No, pięknie. Tutaj trzeba to by nigdy nie powstało. Dasz radę? Dobra, okej. Okay. Tak, tak, zrobię to. I teraz tak, czekaj, czekaj, zrobię tutaj jeszcze raz te wejście, które zepsułeś ostatnio. I kurde, ci tam zepsułeś. No co, ja się samo się zepsuło, nie? Najlepiej, nie? Samo się zepsuło, panie Pawle. Jasne. No tak. No dawaj, konstruuj. No weź to, co ty robisz? O. Patrz, co za ziomek, nie chcę tego... No patrz, no kliknąłem ci E, że to jest koniec już. Co się stanie, jak tak zrobię? O. Ojejku, nie, dobra, jeszcze raz. Boże, jak to krzywo zrobiłem. Dobra, jeszcze raz. Tu. No i czemu? No patrz, czekaj, chwilę. Psuję. Wejście. I teraz te drzwi, jak to się odwraca? Jak to wracałeś te drzwi? Po prostu klikałem R, aż się w końcu zrobiły w odpowiedniej stronie. Dobra, już jest. Dobra, super. Czekaj, teraz musimy zrobić dach, myślę, podłoga. Tylko będzie problem z tą podłogą, bo ona automatycznie się nie zadasza już teraz. Bo nie mamy równego chyba tego, wiesz? Musimy mieć równe zrobione do góry, żeby nam automatycznie zrobiło zadaszenie. Aha. Także tutaj będzie taki mały Lipton. Podłoga, niestandardowa podłoga jakaś jest? Nie ma niestandardowej.
Ojoj. O, wyskakuj. Bo ty tu urwałeś znowu, widzisz? Weź na to, ja weź na... No tu, zobacz, nie masz tego. O, teraz, o, złapało, jest. To u ciebie musiałem podejść, żeby złapać, widzisz? Widzisz. Dobra, muszę tylko 121 kół drewna dać. Co jest? O, czekaj. Dobra. Nie buduj, czekaj. Dlaczego? No bo najpierw chcę wyłożyć to, co jest niepotrzebne. Ajajaj, a żeś tam porobił, hopie typie, czekaj, dobra. No inaczej się nie dało, wiesz, on... Znaczy coś nie chciał załapać. No czasami, czasami tak jest, czekaj, tu jeszcze coś jest. Dobra. O, idealnie, mamy okienko, drugie okienko. Czy da się zrobić tą szparkę tutaj, czy tam taki wywiecznik będzie? Nie, spróbuję, wywiecznik. Czekaj, zobaczę, jak to z zewnątrz wygląda teraz. Masz szparkę, tylko nie wiem... Ej, nie no, to będzie wyglądało jak prawdziwy, epicki zamek! Trzymaj. Pięknie. Dobra, lecimy dalej. Rób schody, a ja zrobię z tej strony jeszcze okno, dobra? Dobra, rób tam okno. Czyli tak, wchodzimy tutaj. I na samym środeczku powinny być super wypasione schody. Tak jest moje zdanie. Nie, gdzieś z boku. Nie, na środku powinny być, jak w pałacu. Po bokach to będą małe pokoiki. Zobacz, to będą gigantyczne rzeczy. Tu po środku się wchodzi zawsze, jest pałac. Taki. To ja mam do gadania, kiedy on tutaj konstruuje. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie tu teraz rwać. Tutaj, nie kurwa. Równo, kurczę. Nie wiem, czy chyba tak, nie? Czekaj, gdzie tu stoję? O rany, to jest krzywe. Poczekaj. Może sobie to... O, to wycięcie musi być proste. Dobra, teraz będzie chyba prosto, czyli musiałem stanąć tak i wtedy usunąć do tej dechy. Czekaj, do której... Jezus Maria, jak tu wyciąć, jak tu się nie da tak wyciąć? Te schody pojedyncze zrobię, bo podejrzewam, że podwójne jakbym chciał zrobić, to będzie Lipton. No, spoko. Dobra, środek, okej. Mniej więcej środek mamy. Ten budynek ma jest krzywy faktycznie, teraz widzę. No jest delikatnie. Jest delikatnie gdzieś... No jasne, delikatnie. O, dziura w suficie. O, i teraz zrobię tutaj piękne schody. Gdzie jeszcze zrobić okno? Tutaj na przykład? Proszę? Co? Nie, wystarczy. Jedno okno tam, jedno tu, wystarczy. Dobra. Nie przesiadzaj. Nie przesiadzaj. Nie może być za dużo okien. No i tam, i tam. Chyba jeszcze trzeba troszkę dziurę zrobić. Widzę także. No prawda, zaś dostałem dwa drewna gratis. Co ty, czemu ty drewno zawsze łapiesz do ręki? Ty masz budować, a nie... I czemu zawalasz nam ten? Co? Nasz domek. Co ja ci znowu zrobiłem? No stary, no te kłody drewna wrzucasz do środka. To jest zamek, a nie jakiś plebs. Oj tam. No. Dobra, czekaj, ja tu postawię nam ściany teraz. Czemu mnie uderzyłeś znowu? Nieprawda. Jesteś agresywną ten postacią. Nieprawda. Nie przyznaję się do zarzuconego mi czynu. I teraz na razie nic tu nie rób, żadnych dziur, bo będzie krzywo budowało się. Na razie budujemy tak, później zrobimy dziurę i będziemy robili okna. Tak będzie łatwiej. Będzie szybciej nam się budować, wiesz? Dobrze. Także stawiaj kloce, czy kamienie. Dobra. Mam nadzieję, że ten dźwięk nie jest zbyt irytujący, bo jest po prostu tak głośny. Jaki dźwięk? Budowania. Aha, ten taki. Wiesz, zwykle nie mieliśmy tego dźwięku zbyt długo. Ten dźwięk jest piękny. Bo po prostu wiesz, no zanim człowiek zdobył to wszystko, no to minęły 1000 lat. Dobra, poziom drugi. A to czekaj, stój. Nie, okien nie rób teraz, co? Zaprojektuj teraz poziom trzeci, będzie łatwiej robić okna. Mogę teraz trzeci? Czekaj. A spróbuj. Nie mogę. Muszę mieć najpierw jeszcze ten... Czekaj, a zrobiłeś do końca jeden? Czekaj, stój. Nie mogę. Dobra, okej. Musisz najpierw, widzisz, musisz najpierw zbudować jeden. Szkoda, bo tak to by się zrobiło... To by wtedy wisiało w powietrzu. No nie, bo by się od razu dwa poziomy budowało. No tak. Dobra. O, tam jeszcze, czekaj. Patrz, jaka piękna tęcza! Jo. Wziąłeś jednorożec, przyleciał. Tak. No
pewnie, że tak. Nigdy nie widziałeś jednorożca, który leciał nad tęczą? Widziałem. No, też tak myślę. Dobra. Nie no, to szybko zbudujemy teraz. Jak już mamy teraz, wiemy jak to budować, żeby szło szybciutko. Myślę, że nie będzie problemu. No, to jest chwila, moment. Będziemy mieć. A tam jeszcze, dobra. Czekaj, tam na dole coś się zrobię, patrz. No dobra, tak ten, jakoś śmiesznie to wyszło. Czekaj, no. Ile poziomów? Miało być 3 poziomy, tak? Raz, tak. Dwa, trzy. Czyli mamy 3 poziomy, teraz muszę sufit tutaj wtegować. Ty tam już rób sobie, jak to się nazywa? Łokna. Okej. Okay. 121 kłód i ja nie wyobrażam sobie, żeby 121 kłód teraz zbierać. Wnosić na górę, nie? Myśmy to kiedyś na odcinku próbowali robić, ale to jest mega długie i trudne. Niestety, dobra. Tak. Okej, okay, no to co, ja robię teraz tutaj jeszcze kolejny poziom. Jeszcze myślę, że 3 poziomy tego powinny wystarczyć nam w zupełności. Jak myślisz? Myślę, ale 3 poziomy, czekaj, bo... Jeszcze jeden poziom, jeszcze jeden poziom, jeżeli chodzi o... Tak, o piętra, tak? Tak, tak, tak. Dobra. Tak. Chyba jeszcze trochę tutaj przytnę. I pewnie jeszcze raz będę musiał przeciąć, żeby to wejście było takie fajne, długie. O. Dobra, teraz schody niestandardowe. Tutaj. Cyk. Poczekaj, teraz chyba za długie zrobimy. O, tak. No, ale współpracuj. Oj, jeszcze muszę wyciąć, kurczę. Strasznie wysoką postać mam. Jesteś duzi? Jestem duzi. Dobra, ja tu już buduję kolejny, ostatni poziom. I później będzie jeszcze tylko taki poziom, gdzie będzie można zrobić jakieś działa i tym podobne rzeczy. Dobra. Dobra. Wiesz, kamienie 500. Jak to się zmienia, nie? To jest po prostu piękne. I wyobraźcie sobie, że zbudujemy tutaj całą wielką jakąś, nie wiem, wiele budowli. Tu będzie zamek, gdzieś tam będzie jakiś wieżowiec. Wieżowiec nie wiem z czego zrobimy, z drewna chyba, nie? Drewno, z drewna. Całą osadę możemy zbudować. Nie wiem, cokolwiek chcemy, możemy wszystko zbudować, co nam się tylko żywnie podoba. Także oczywiście piszcie w komentarzach. Jakieś wielkie mosty, nie wiem, wieże i tym podobne opcje. Można zrobić most nad kanionem. No, na przykład. Albo miasto. Kanionem. Miasto nad kanionem, też fajnie. Dobry pomysł. Wiem, bo mój. Atlantydę możemy zbudować tą, którą zaczęliśmy i nie skończyliśmy, bo niestety nie było materiałów, nie? Ogólnie pewnie ten zamek byśmy zbudowali gdzieś na poprzedniej serii, ale okazało się, że potrzebujemy chyba 2000 kamieni, więc no. Do samego płotka. Dla samego płotu. Już nie mówiąc o budynku. O. Jak ci tam idzie? Zresztą robię kolejne okno. Zresztą powoli pracujesz, muszę ci powiedzieć, wiesz? Jesteś tak. Powolnym pracownikiem. Też. Co? Ja powolny pracownik? No. Bo nie. Ja ładnie kamienie stawiam. No też. Dziwne, że się to jeszcze nie rozpadło. No bo ty to budujesz. No, gdybyś ty budował, to by się rozpadło, nie? Pewnie tak. Okej. Dobra, ostatni teraz. Ostatnie ogrodzenie. Ops. Lecimy. I będziesz mógł tu okna robić za niedługo. Co ty zrobiłeś? Dobra. Spokojnie. Nie, to jakiś wybuch słyszałem, wiesz? Przestraszyłem się, że zrobię boom. Ale tak samo możemy wziąć dynamit i później wysadzać różne rzeczy. Na przykład nasz pałac. Nie, to byłoby takie przykre trochę. Trochę tak. Nie, smutne by to było, tak wysadzić swój pałac.
Możemy wysadzić ten pałac na poprzednim save'ie, jeżeli go masz. Oczywiście, że tak. Dobra. Detonacja budynku później będzie, no. Tak. Całą bazę możemy wysadzić. Mhm. Naszą starą bazę możemy też wysadzić. No, dobry pomysł. Dobra, czekaj, ja tutaj już... Ty co tam skrobisz, widzę. Tak. Podłoga. Okej. I to jest pierwsze, drugie... Czekaj, zaraz zobaczę, ile to, jak to wychodzi. Okej. Ja tu zostawię takie podłużne chyba to po na samej górze. Czekaj, wezmę te kłody. Te, które tam dałeś? Tak, te, które właśnie wrzuciłeś. Mhm. Ej, super to wygląda, nie? Mega. Mega, to jest takie gigantyczne teraz. I myślę, że więcej nie robimy. Ja zrobię, wejdę tylko na górę i zrobię tam taki mały murek jeszcze dosłownie. W stylu właśnie takim, jak to powiedzieć... W jakim stylu to się robi? Zamkowym! Dokładnie. Dobra. Czekaj, muszę zrobić najpierw dziurę w podłodze. Jak to tam szło? Czekaj. Jak to szło w końcu? Czekaj. Dziura w podłodze, dziura w podłodze, tak? Tak, tak. Wierć dziurę swoją? Coś takiego. Dobrze mówię? Mhm. No. Znam się na tym. Dobra. Czekaj, ja tu schody jeszcze muszę zrobić jedne. Chyba do tego miejsca. Ej, ptaszek tu przyleciał. Ptaszek łobuz, normalnie przyleciał przez budynek. Przez budynek przyleciał, normalnie jeden gałganek taki. Czekaj, ops. O, dobra. I tu zrobię taki mały płotek dosłownie, żeby, aby można było, o, ops, się bronić. I obok... Przed czym? Co? No nie wiem jeszcze, no nie wiem przed czym, przed tobą na przykład. Walki zrobimy, jakieś bitwy. Walki gladiatorów. Tak, ty będziesz próbował napaść na mój zamek, a będę próbował się obronić. Tylko potrzebuję konia. Co tam, że jesteś nieśmiertelny, ja też nie, ale dobra. No tam. Będziemy się rzucać dynamitem i tak różno. Nie pasuje. Czyli standardowo, jak ostatnio. Kiedy już zwariowaliśmy w trybie przetrwania. Po prostu. Dobra. Wiesz, chyba nie skończymy tego zamku na jednym odcinku, muszę ci powiedzieć, wiesz? A co? Już ten? Czasu brakuje? Nie, już kończy się powoli, ale... No, muszę ci powiedzieć, że jeszcze zostały baszty do zrobienia. Czekaj. No, więc jeszcze baszty zostały do zrobienia. Czekaj, zejdę na dół w bezpieczny sposób, mam nadzieję. Nie mogę? Nie mogę wyskoczyć z zamku. O rany. No, dobrze. Słabo, nawet przez okno nie można wyskoczyć, jakby ktoś chciał. Bo są takie małe i ciasne. No i zamknął drzwi, no ja nie wiem, jakby ktoś miał tu wejść. Dobra, pięknie to wygląda. Tylko te baszty, ja zrobię chyba je od ziemi, wiesz? Tak, 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 tylko pytanie, czy one będą równe. Wątpisz we mnie? Tak. O ty grubasie jeden, niedobry, ty gałganie, ty łobuzku, ty. Teraz nie wiem, jak długie. Chyba dotąd. Bo muszą być takie, te baszty takie trochę basztowe, nie? Trochę basztowe, mówisz? Mhm. Tak trochę. Czekaj. Dobra. Uhu, siema. Czekaj, próbuję teraz zrobić basztę. Nie jest taki hopen siupen. Dobra. Oj, a tu jest okno, o stary. Czekaj, to jest takie malutkie. O, rany. Dobra, to zrobimy do tego miejsca tylko. Bo widzę, że to tak za bardzo nie da się. No. A, czekaj, teraz pytanie, jak głęboko powinienem z tym wejść? Myślę, że nie tak głęboko. Jestem równolegle? Znaczy prostopadle? Tak. Dobra. Jeszcze trochę, muszę kawałek przecisnąć, poczekaj. Dodamy tu. I damy go.
chyba... Tu, weź zobacz, dobrze jest? Teraz będzie równo, nie? Chyba jest równo, no. Dobra, to dawaj, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Okay. W środku można windę zrobić. Ty, no może by się zmieściła, ale no dobra, zobaczymy. Czekaj. To by trzeba było ją teraz, chwila. Windę w środku mówisz, zmieścisz? Nie wiem, spróbujmy. Dobra. Na razie nie buduj kolejnego rzędu, czekaj. Dobra, na razie nie buduję, na razie robię tylko projekt. Bo chyba to... No ale co jest? Crane line, czy coś takiego. Tak, mam. Crane line, czy coś takiego. Nie, nie mogę zrobić w środku. To mało miejsca. Dobra, to zrobimy w innej baszcie. Czekaj, środek najpierw. Dobra, no i jak teraz budujemy ten środek tam? Ja się pytam. O, dobra. Udało się. Można próbować od środka. Dobra. Okej. Te baszty ogólnie powinny być wysokie. Nie wiem, jak to będzie. Nie, w sumie nie wiem, jak to będziemy budować, ale. Za chwilę zaczną się problemy. Dobra. Chyba, że w środku nie będziemy budowali. Po prostu. Bo tam i tak jest ściana. No, nie widać. Zobaczymy. Zobacz, nie widać tego, nie? No, pewnie od środka, jak podejdziesz, czekaj, spróbuję. Co, widać coś? Nie widać. Patrzę, czy można stąd budować, ale nie da się. Aha, w ten sposób. Nie, to dobra, nieważne. Spokojnie, damy radę, damy radę. Dobra, przedłużymy trochę ten odcinek, żeby przynajmniej zbudować jedną basztę. Zobaczcie efekt końcowy. Dobra. To ty buduj, ja projektuję w takim czasie kolejne poziomy. Mhm. Okej. Okay. Tutaj tak już brakuje mi rąk. Co za wysoko, nie? No. Mogliśmy to budować jednocześnie, wiesz? Jednocześnie zamek i jednocześnie baszty. No. Chyba, że zbudujemy sobie tu platformę taką do budowania. Tą windę można by tu zbudować na zewnątrz. Czekaj. Nie, no wystarczy, wiesz, fundamenty postawić. W sumie. Ja bym zrobił tą windę obok. Czekaj, zrobię ją. Potem się ją zburzy po budowie. A gdyby tam skakać pod... Nie, też nie da się tak. Chwila. Jeszcze raz. Co zrobić? Co to ma być? Przepraszam bardzo. Idźcie sobie. Czyli dokończmy ten. O. Dobra. Dobra. Poczekaj. Uda się tam wejść? Do tej windy, czy? Udało się. Mhm. Jesteś już? Tak. Dobra. Proszę. O, no i pięknie, możemy tak budować. Poczekaj, muszę tylko wziąć teraz tego kamień. Tu uwaga, bo to będzie błąd jeden. Czekaj. Ja muszę uważać, żeby tam do środka nie wpaść. No jak wpadniesz, to byś miał lipę. O, ja wypadłem z windy. Dobrze, że nie do środka. Ale czekaj, na szczęście windę mogę sobie spuścić w dół. Ła, no to dobrze. Poczekaj. Kurde. Co jest z tym? To był nie ogarnia wejścia do windy. O, teraz. Nie buduj! Czemu? Czekaj. No dobra. Bo tam trzeba jakoś to zbudować teraz. Oj, daj wyżej. Już, dałeś? Mhm. Ej! Nie o to mi chodziło. No Stefan, zapnął tą linę i ten, dawaj. Nie jest takie proste. Dobra, spróbuję teraz ten. O. O stary, no kurde. No nie. No w sumie też tak może być. Już? Tak, nie, czekaj, chodź tu. No mówisz już, to tak, oczywiście, już?
Już. Dobra. O. Już krzywa ci wychodzi. No to jest ziemia krzywa, wiesz? Czekaj, zobacz jak to wygląda. O, ja nic mi się nie stało. Jak miło. O, to będzie nasza baszta, tylko ona jest na razie za mała. Musimy zrobić tak, żeby była wyższa od całego zamku. Mniej więcej od, nie wiem, o dwie warstwy, albo trzy warstwy wyżej. Na razie jesteśmy w połowie i to widzę, że to jeszcze chwilę zajmie. Także nie będziemy przedłużać. Dzięki za uwagę. Tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papami, godzinka Chaos. Cześć, cześć. I piszcie w komentarzach oczywiście, co mamy budować. Tak jest.